proszę bardzo. Może byśmy chociaż skrótowo, na minutkę, żeby nam pan burmistrz opowiedział, jaka jest sytuacja z przejściem. Żebyśmy wprowadzić w temat, żebyśmy się mogli troszeczkę może jaśniej... Żeby materiały łatwiej było może... Materiały łatwiej było przetrafić. Proszę bardzo, dobry pomysł. Tutaj głos panu Sebastianowi. Bardzo proszę, kto z państwa chce... Ma pan ma komplet materiałów? Zapraszam do głosu. To tak, zaczniemy prawdopodobnie od początku, tak? No tak, tak. Początkową kwestią tego przejścia, która do dzisiaj jest problematyczna, miała swoje miejsce w roku 2005 podczas projektowania pasażu i kładki dla pieszych. Wtedy to wówczas kolej już postawiła warunek likwidacji istniejącego przejścia dla pieszych w poziomie szyny. Jako to warunkowanie do budowy kładki dla pieszych, którą mamy obecnie wybudowanie. To zostało również zapisane w pierwszym pozwoleniu na budowę wydanym przez wojewodę w roku 2006 generalnie. Na podstawie tego pozwolenia praktycznie nie zostały rozpoczęte wówczas roboty budowlane z braku środków. I zostało to przełożone na okres późniejszy podczas znalezienia. W międzyczasie oczywiście wygasło pozwolenie na budowę. Zostało zlecone aktualizacja dokumentacji budowlanej, czyli projektu budowlanego. I również wojewoda, działając w oparciu o uzgodnienia PKP, zawarł w swojej decyzji pozwolenia na budowę z roku 2010 również rozbiórki istniejącego jako obiektu budowlanego nieprzewidzianego do dalszego użytkowania, czyli rozbiórka przedmiotowego przejścia. Tą kładkę żeśmy wybudowali praktycznie na podstawie tego pozwolenia, oczywiście tam po perturbacjach z innej tam powodu, gdzie tam troszeczkę się rozłożyły gestie wojewody, a starosty, ale to nie jest przedmiotem akurat tej. W trakcie budowy już zostały, że tak powiem, podjęte działania cały czas związane o odstąpienie od likwidacji tego przejścia. W międzyczasie, szczerze mówiąc, uzyskaliśmy takie zapewnienie PLK, to jest, który zagaduje, powiedzmy, tą linią kolejową jako zarządca, tak powiem. Pod warunkiem przebudowy tego przedmiotowego przejścia lub tam budowy przejścia podziemnego. No oczywiście wariant przejścia podziemnego, no koszty jak koszty. Wybrany został modernizacja. Oczywiście została zlecona dokumentacja budowlana po raz kolejny na przebudowę teraz przedmiotowego przejścia. Jeszcze wyniknęła tak zwana służebność przesyłu, ale to myślę, że to państwo w tej chwili nie będę tym zawracał głowę. Po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę przedmiotowego przejścia w roku, to chyba był 2012, przepraszam, 2014. Czas szybko leci. Dostaliśmy odmowę. Ze względu na to, że przepraszam, jednego jeszcze pominąłem jedną sprawę. Odmowę z tytułu tak, brak uzgodnienia z nową jednostką, która się pojawiła w związku z elektryfikacją, jest to PKP Centrum Realizacji Inwestycji, która de facto wybiła wszystkim. Nam również, które dalej mamy inne sytuacje z inną inwestycją, narzuciła nam uzgodnienie z tą instytucją oraz wymieniła szereg jakby zagrożeń stawiających te przedmiotowe przejście. Tak, państwo tutaj w materiałach macie tutaj dosyć sporo wypisane. I to będzie tak. PKP Centrum Realizacji Inwestycji uzależniło, szczerze mówiąc, uzgodnienie tego projektu od uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na kładkę
to jest jakby już powiązane rzeczy, odstąpienie od likwidacji przejścia dla pieszych. Zwróciliśmy się tam dużo wcześniej do wojewody o odstąpienie to, które nam odmówił, warunkując tam, zwracając się do policji, to tak jak właśnie tam jest, bezpośrednio nas tam policja nie informowała, ale tutaj w takich materiałach pociemnionych jest stanowisko policji odnośnie tam niebezpiecznego tego przejścia przez tory i odmówiła nam ze względu na to, że jest przedmiotowa decyzja została wykonana poprzez zbudowanie i oddanie do użytkowania kładki i oczywiście, że jest to niebezpieczne przejście pomimo uwarunkowania, że chcemy ją przebudować na zasadzie bezpiecznego przejścia, czyli z rogatkami, z sygnalizacją, ze wszystkim. I na dzień dzisiejszy mamy tak zwany pad. Czyli jedni warunkowują od drugich. Czyli Centrum Realizacji Inwestycji, u którego musimy uzgodnić projekt przebudowy, uzależnia, żebyśmy uzyskali zmianę pozwolenia na budowę kładki dla pieszych, które de facto wojewoda nie chce nam zmienić na dzień dzisiejszy. Żeby teraz wojewoda nam wydał pozwolenie na budowę, na przebudowę tej kładki, uzależnia nam uzyskanie decyzji od PKP Centrum Realizacji Inwestycji. Oczywiście w międzyczasie cały czas się zwracamy, korespondujemy z PKP, już teraz które zmieniło nazwę w międzyczasie, na Biuro Studiów Wykonalności, o odstąpienie od tego warunku tak naprawdę, żeby się zgodziło na zachowanie tego przejścia, że zmodernizujemy i tak dalej. Był tutaj też pan, który nadzoruje zranienia tego biura, całe studium wykonalności, pan Janusz Starczewski, na wizji lokalnej, w której również przekonywaliśmy to, pokazywaliśmy w terenie, że akurat to były lato w tamtym roku, więc widział, nie bardzo to przekonywuje, mówiąc, że pociągi będą się rozpędzać około 100 km na godzinę, więc dla niego nie jest to atrakcyjne, żeby te pociągi po prostu miały kolizję z pieszymi. Oni są oczywiście jak najmniej kolizyjne stanowiska być. I cały czas ona namawiała, szczerze mówiąc, do podziemnego przejścia, na które no, jest dosyć bardzo drogie. To jest tak, myślę, że tak pokrótce. Oczywiście w materiałach jest tego dużo więcej, prawda? Jest to chronologicznie poukładane, zaczynając od właśnie od roku 2005, poprzez jeszcze próbę wynegocjowania przejścia przed budową kładkę w poziomie szyn na przedłużeniu fasady, w którym też kategorycznie nam odmówili. Panie Sebastianie, jest tam pismo nasze, które wystąpiliśmy, żeby uwzględnili podniesienie mostu, tak? Tak, oczywiście. To jest ostatnie nasze wystąpienie do kolei w związku z tą elektryfikacją, żeby nam zabezpieczyli przejazd, bo teraz też mamy ładny, nowy pojazd, troszeczkę wyższy. Tutaj jak rozmawiałem z przewodniczącym komendantem, no dobrze, żeby on wyższy był, żeby zabezpieczyć to wszystko. Od razu też chcielibyśmy tak naprawdę otworzyć dłużej przejście, czyli żeby nam zrobili estakady. Znaczy mówiąc inaczej, że wystąpiliśmy z pismem do kolei, przedstawiając najpierw nasze stanowisko co do komunikacji centrum miasta z plażą, że to przejście dla nas jest taką osią bardzo potrzebną, natomiast rozumiejąc ich argumenty, proponujemy kompromis, że mając na względzie nawet nowe samochody Straży Pożarnej, zasadem jest podniesienie mostu kolejowego chyba 80 cm, tak? Tam napisaliśmy, czy metr, już nie pamiętam, ale coś koło metra i na przedłużeniu mostu kolejowego wybudowanie estakady. 80, tak? Wybudowanie estakady do maksymalnej długości takiej, żeby otworzyć całą plażę, tak? Żeby na filarach, te tory były na filarach. Nie dostaliśmy chyba żadnej odpowiedzi, dzisiaj, tak? No, na ten temat. Natomiast dzisiaj przyszła odpowiedź z kolei niezwiązana z tym. Mam wrażenie, że jest związana z takim wypadkiem, który pod Grudziądzem chyba był, gdzie dwójka dzieci zginęła, tak? Na przejściu. Kolej chyba się wzięła za wszystkie tego typu niestrzeżone przejazdy i wzywa nas do rozbiórki tego przejazdu, tego przejścia. A to wzięła się. Tak. To wzięła się. Wzięła się. Przypomina nam, że jeszcze zalegamy z jedną rzeczą. Jest tam w korespondencji, że w nawiązaniu do pozwolenia na budowę wydanego dnia takiego przypominamy, że gmina miejska Giżycko powinna rozebrać przejście kategorii A i tak dalej. Czyli dzisiaj nam przypominają, że nie wykonaliśmy jeszcze tej decyzji. To jesteśmy w takim, na dzisiaj jesteśmy w takim stadium, że kolej już nam monit przysłała.
No teraz na nasze pismo nie odpowiedzieli. Czy w studium swoim uwzględnił podniesienie mostu kolejowego i wybudowanie estakady równoległej do ulicy Kolejowej? Czy w oparciu o to, co usłyszeliśmy, macie Państwo jakieś pytania? To tylko takie stwierdzenie się jawi, że nie nos dla tabakiery, a tabakiera dla nosa. No tak. My mamy służyć kolei, która no, praktycznie rzecz biorąc paskudzi nam miasto. Pytanie do burmistrza, bo pytanie to pismo poszło, nie brakło odpowiedzi, czy możemy ponowić to jeszcze raz? Znaczy, ja rozmawiałem ze strażą pożarną na temat ich zdania, oni są zdania tego samego, co my. Że most powinien być podniesiony i przy tej okazji wykorzystane to dalej powiedzmy na przedłużeniu ulicy Wodnej, tak, przejście zrobione w formie estakady, ponieważ nie ma drogi pożarowej tak naprawdę do międzyszkolnej bazy. W tej chwili już w tej chwili te nowe samochody gaśnicze nawet już są tak duże, że tam mieszczą się pod mostem bez osprzętu, tak? Na górze to mieszczą się już, można powiedzieć, na milimetry. A zawsze samochód ma coś jeszcze, no chociażby anteny jakieś, tak? Ma jeszcze drabinę, nie wiem, jakieś inne swoje niezbędne urządzenia, które są potrzebne do ratownictwa. Więc w tej chwili już jest utrudniony dojazd. Mając na względzie jeszcze ten nowy samochód, który Straż Pożarna otrzymała, to jest chyba największe w województwie w tej chwili, to on już nie ma szansy przejazdu tamtędy. A nie ma drogi pożarowej, ani drogi ratowniczej przez alejki w parku na plaży miejskiej. Zresztą ja tak rozmawiałem z strażakami, wiem, że sobie nie wyobrażam, na przykład dzieje się odpukać. Sytuacja kryzysowa w międzyszkolnej bazie, jest środek sezonu, załóżmy jakiś koncert, nie wiem, cokolwiek. I teraz przez teren plaży miejskiej mają dojeżdżać samochody ratownicze, ciężkie. Tak ciężko sobie to wyobrazić, jak ludzie tam spacerują. Byłem na Dniach Giżycka nad w nocy, no to tam tłumy ludzi. Znaczy ja jeszcze po prostu tego, co powiedziałem, panie burmistrzu, jeszcze raz wystąpić i to ostro wystąpić po prostu, bo jest w tym okazja zrobienia porządku tutaj z podniesieniem mostu, wizją tego, co nas czeka po prostu przyszłościowo. Jeżeli ma być przeróbka całej kolei, linii kolejowej po staremu, no to dla kogo to ma być robione? Dla kogo? Dla nich. Ma to służyć społeczeństwu. A nie dla kolejarzy. Argument kolei był taki, że spadki na torach mierzy się w promilach. I to nie może być spadek taki jak na drogach, powiedzmy, tak? One muszą być dla oka praktycznie są niezauważalne. Więc ten most, żeby podnieść o to 80 cm, to tak naprawdę spadek musi się rozpoczynać, czy tam wznosić no, pół kilometra w jedną stronę, pół kilometra w drugą, tak? Czy wystarczy nam miejsca, żeby podkładką już osiągnąć ten poziom, który jest. Natomiast w drugą stronę, do gdzieś pewnie okolica Krzyża Brunona by były, bo pamiętajmy jeszcze, że jest przejazd do Loku. Zaraz za mostem jest przejazd do Loku, więc tu jest jeszcze kwestia rozwiązania uporządkowania. Gdyby regionalizowano całą linię kolejową, jest okazja zrobienia tak, jak powinna być już, co ma służyć społeczeństwu, a nie dla kolei, dla kolejarzy. Dla nas jest to oczywiście teren strategiczny i mało tego, w tej chwili jest o tyle to kłopotliwe, że cały czas mamy w pamięci to, że chcemy jak najszybciej zmodernizować plażę miejską, a wciąż nie wiemy, jak mamy skomunikować plażę miejską z miastem. Poza tym, jak urządzić komunikację wewnątrz plaży, bo tam jest taka oś główna założona, że jest tunel na przedłużeniu ulicy Unii Europejskiej, prawda, Pani Anito? Tak. Tunel jest oczywiście wykonalny, no bo dzisiaj nie ma rzeczy niewykonalnych, technologie są, pytanie o koszty. Jak wykonać funkcjonalny, dobry tunel? To już będzie droższy jak modernizacja plaży. Nie, no właśnie. No właśnie, na bazie dokumentów to jest gdzieś tam przytoczona tunel z Warszawy za 3 miliony coś, ale o takich parametrach malutkich, wąziutkich, 2,40 wysokości, szerokości 4,5 i wiecie, co są Państwo, zejście po schodach, ostro w dół, przechodzimy przez tunelik i wychodzimy ostro w górę. Tak, prawda? Jak impreza na plaży i panika. No, zgadza się. Ale w ogóle funkcjonalność tego. Zrobienie czegoś takiego, żeby było bardziej płynne, bardziej chłonne, wiąże się to z tym, że to nie będą 3 miliony. Bo wiadomo, że od razu wyburzamy te elementy, żeby można było stworzyć, co nie znaczy, że nie będzie zatoru. No to wiadomo, że takich rzeczy i tak się to nie dzieje. Ja mam pewną propozycję do pana burmistrza.
żebyśmy spróbowali zaangażować w ten nasz problem naszych posłów, obojętnie z jakich opcji politycznych. Zobaczą Państwo tutaj, w tych dokumentach byli zaangażowani, było i poparcie, mhm. było z ministerstwa. Było. Jeśli ale... czy ja mogę dodać tu jeszcze dwa słowa, przepraszam, że tak. Dokumentacja, która była wykonana tutaj przez Wydział Techniczny, ona już utraciła ważność w tej chwili. Wszelkie uzgodnienia utraciły ważność. Ta instytucja, o której tutaj Pan Sebastian mówił, związana z tym Centrum Wykonalności tych projektów PKP, w rzeczywistości, jak zostało przedstawione do uzgodnienia ta dokumentacja, daj Boże, w maju 2014, przy wielokrotnych ponagleniach z naszej strony wypowiedziała się 30 października, gdzie już w którymś tam momencie było pismo mówiące o tym, że wszelkie uzgodnienia kończą nam się z dniem 20 grudnia 2014. W związku z tym z ich strony no nie ma żadnej jakiejś takiej reakcji, która by, mimo tego, że chyba ponagraliśmy ze 3 razy na tym etapie, nie? I rzeczywiście w każdym z wypadków ich jakby sugestia jest, zróbcie przejście podziemne. Tak. Nam się nie podoba. Projekt był dorabiany różne elementy, bo za każdym razem coś tam wychodziło, prawda? Bo rozumiem, że kolej zgłasza swoje uwagi, tak? Nie ma tego, czy tam... Jakieś instytucje kolejowe, pierwotną ten przebudowy tego przejścia projekt PLK uzgodniło pozytywnie, czyli zarządca linii kolejowej, Olsztyn. W związku z planowaną elektryfikacją pojawiła się kolejna komórka Centrum Realizacji Inwestycyjnych. Czyli kolejna komórka, która uzgodniała projekt. Która przejęła i odrzucała, bo oni teraz... na elektryfikację. Oni tutaj ostatnio było spotkanie bodajże w Giżycku, tam konsultacje społeczne i tak dalej. To jest cały ciąg od Ełku aż po Korsze. Oni cały tym zawiadują teraz w tej chwili. Uzgadniają wszelki przejazdu, rozjazdów, dojazdów i tak dalej. Słuchajcie, ja mam taką propozycję, ponieważ i tak będziemy analizować te dokumenty i będziemy się przygotowywać do kolejnego spotkania. Może zorganizujmy spotkanie radnych z posłami w tej materii. Jakieś jedno takie spotkanie poświęcone tej kwestii dostępu miasta do plaży. Zaprośmy naszych przedstawicieli w parlamencie i zapytajmy, kto komu ma służyć. Czy my mamy być, że tak powiem, jakimś tam służebną zbiorowością wobec kolei, czy kolej ma służyć społeczeństwu? Bo jeżeli no, kolej postawi na swoim, to te nasze role się odwrócą. No. To jest jakiś absurd totalny. To jest bardzo dobry pomysł. Ja będąc w PLK mówiłem, że w tej chwili ta elektryfikacja jest dużą inwestycją prawdopodobnie na całe moje życie. Tak? Nikt nie będzie tego torowiska już więcej przebudowywał do końca mojego życia. Czyli teraz jest szansa, żeby zrobić coś trwałego, coś funkcjonalnego. Nie ma co żałować tam, że to będzie 1 milion, 2 czy 3 więcej, bo to robimy na ileś tam lat. Na 50 lat, nie wiem, no trudno mi powiedzieć. Mam nadzieję, że za 10 lat nikt nie będzie pytał, ile to kosztowało, tylko będą się cieszyć, czy tam... Tak, natomiast strategia, jaką ja obrałem, jest taka. Kolej dąży do tego, żeby mieć jak najmniej kolizyjnych skrzyżowań z linią kolejową. I po prostu jak mają mapę, to dla nich nasze przejście na wyzwolenia jest takim trudnym tematem, który najchętniej by trzeba było wymazać, żeby tu nie było tego przejścia, bo to odpada problem. Mają argument w postaci pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę jest zapisane, że likwidacja przejścia kategorii E na ulicy Wyzwolenia. I to jest ten argument, którego się trzymają i chcą osiągnąć efekt taki, żeby pociąg, który jedzie, który będzie jechał tam nawet, wiadomo, że 100 km na godzinę, tą trasą. Kilometr przed Borcem, 100 km na godzinę. No, zakładamy. Nie jest test hamulców. Test hamulców, ale pamiętaj się, że dwie strony jeździ to pociągi, tak? Więc może to jest z dworca, jak jest 100 km już z prędkością. Nie, to będzie prościej na odcinku 1 km. Pędzolino, panie Andrzeju. Tak szybko jeździ, że się nie zatrzymuje. Nie jestem specjalistą od kolei, ale jeżdżą różne lokomotywy, jeżdżą składy towarowe też, które wcale nie muszą zatrzymać na naszej stacji, tak? Bo może być tak, że akurat będzie taka trudna. Ale nie z taką prędkością przy stacji jechać. No to na stacji zwolni, ale tu może jechać jeszcze 100 km na godzinę. Nieważne. Ale przepraszam, burmistrz mówi, proszę naprawdę, bo
Po pierwsze, proszę Państwa, bardzo Państwa proszę o zachowanie pewnej standardów dyskusji. Jeśli jeden mówi, to pozostali czekają. Proszę nie wchodzić w słowo, bo raz, że to rozpraszam tego, który wypowiada swoje myśli, a dwa, bardzo trudno jest później sformułować protokół, panie Krzysiu. Czyli już tak podsumowując, wygląda to mniej więcej w ten sposób, że podnosząc parametry tej linii kolejowej, kolej chce ograniczyć maksymalnie do minimum przejazdy, przejścia w poziomie szyn. Dzisiaj nawet chyba jest rozporządzenie, prawda, panie Sebastianie, rozporządzenie ministra infrastruktury, że wszystkie nowe budowane, nowo budowane skrzyżowania muszą być nad bądź pod torami. Tak? Już się dzisiaj nie buduje w poziomie szyn. Na jakiś ruch dosłownie lokalnego. Tylko na tak. Więc polityka kolei jest taka, że wykorzystując zapis pozwolenia na budowę, każą nam likwidować to przejście. W ten sposób mają zachowane, pamiętając o tym, że jeszcze muszą skomunikować LOK, mają na odcinku od Krzyża Brunona mają przejazd do LOKu, likwidują przejście na Wyzwolenia, następnie mają przejazd na Dąbrowskiego i jeszcze jest przejazd na ulicy Przejściowej Jeziornej, tak, który według koncepcji przebudowy drogi krajowej, tak, likwidacji przejazdu na ulicy Białostockiej ma również zanim kolei zniknąć, tak, bo 3 km od nowo budowanego. Więc tu widać jakby jasną politykę kolei. Pociąg ma się przemieszczać szybko, bezkolizyjnie i wykorzystają każdy argument, żeby nam pokazać, że to musi być zlikwidowane. My nie mamy znowu kontrargumentów względem kolei. Tak, my musimy być w zasadzie w roli petenta. Jeździliśmy do kolei, ja byłem chyba 2 czy 3-krotnie w PLK. Oni znają doskonale tę linię. Bo nawet z panem Starczewskim, jak rozmawiałem, to mówi, że chyba, to jak pan Sebastian mówi, że był tutaj u nas, tak? Oni to byli tu na wizji. Ktoś tam znowu z dyrektorów mówi, że regularnie była w Giżycku i mówi, że nie ma dla niego problemu przejście przez kładkę. Mówi, to jak jest problem, to windą wjeździe. Więc argumenty są takie, że na odcinku kilometra macie 3 przejścia na plażę, bo macie... Trudno im się dziwić. Macie Dąbrowskiego, macie kładkę i macie pod mostem kolejowym. Po co wam 4? Niebezpieczne, a jak ktoś tam wpadnie, musicie stawiać patrole straży miejskiej, jak są imprezy masowe, żeby ktoś nie wpadł pod pociąg. Więc ich argumenty są też takie, że my powinniśmy być nawet za tym, żeby zlikwidować to przejście, bo to i nam rozwiąże ręce. I to jest, ja pokazuję Państwu pewien klimat tych negocjacji. W zasadzie my nie mamy takiego twardego argumentu, żeby powiedzieć, że oni nie mają racji. Bo nie dość, że mają formalny, mają takie nawet logiczne i mają takie nawet infrastrukturalne, tak, będzie przebudowa. Na szczęście mam zapewnienie, że ekranów dźwiękochłonnych nie będą stawiać, bo się zmieniły normy. Tak, więc nie ma tu konieczności, chyba że poprosimy. Więc nie będzie ściany jakiejś z ekranami, ale tak naprawdę można sobie wyobrazić, że gdyby nagle się okazało, że się normy zmienią, to jeszcze wkrożą nam może ekrany dźwiękochłonne. Nie tylko, że nie będzie przejścia, to jeszcze bariera wyrośnie. Więc linia kolejowa, o ile jest też zaletą, no niesie ze sobą pewne zagrożenia. Państwo zbadacie całą sprawę, ale na dziś jest tak, że w zasadzie są nikłe szanse na utrzymanie tego przejścia, bo dzisiaj, tak jak mówię, wpłynęło pismo ponaglające nas do załatwienia tej sprawy do końca, bo to się ciągnie już kupę lat. Kładka tak, została oddana w 2011 roku do użytkowania. Tak, 5 lat, no 4 lata, tak? 4 lata już miną teraz, czy już minęły jakoś tak wiosną. Więc 5 rok, kiedy bronimy tego przejścia, ale w końcu być może polegniemy, ja nie wiem, staramy się bronić do ostatniego naboju, do ostatniego żołnierza. Tylko no, mamy małe argumenty. Dziękuję. Pan radny Kalpatus. Pan burmistrz mi się jakby w puencie i tak wyjął już te podstawowe argumenty, bo jeżeli ktoś jest w tym momencie na prawie, no to niewątpliwie są to koleje. Świadomi byliśmy, ja zakładam przynajmniej, że świadomi byliśmy w 2005 roku, decydując się na budowę kładki, co się piszemy. Ciekaw jestem, skąd wzięła się ta deklaracja, jakiego typu była to deklaracja czy zapewnienie ze strony PLK, że oni nie będą zwracali uwagi na zapisy
zawarte w pozwoleniu na budowę i w związku z tym przyzwolą na modernizację przejścia na wyzwolenia. Na ile to było tak naprawdę wiążące, na ile można było się na tym opierać. Prawda jest taka, że zachowanie kolei jest logiczne. Faktycznie na tak krótkim odcinku tyle przejść to nigdzie nie ma. Chyba nigdzie nie ma. Taka jest brutalna prawda. Podnoszenie mostu to jest jedyny punkt zaczepienia tak naprawdę, który dzisiaj mamy, bo oczywiście te prędkości, o których pan burmistrz mówi, o których kolej wspomina, są nierealne przy tej konstrukcji mostu. Jeżeli ten most będzie taki, jaki jest, to tam żaden skład towarowy ani ze 120, ani 100 km na godzinę nie przemknie, bo po prostu ten most będą musieli po roku albo dwóch całkowicie wymienić, bo się przyczółki rozsypią. Więc to jest oczywiście argument, który mogą sobie rzucać, natomiast to nie jest realne tak naprawdę. Tylko jeżeli podnosić most, a mamy jedyny tak naprawdę mocny argument, brak drogi pożarowej do międzyszkolnej bazy i parametry pojazdów gaśniczych, które uległy zmianie, a nie można przecież wymagać od straży, że trzymała zabytkowe pojazdy, bo tylko takie się będą mieścić. Będzie musiała je wycofać, tak? Tak czy owak. I to jest argument, żeby podjąć tak naprawdę dyskusję. Tylko że w tej dyskusji trzeba tak naprawdę, moim zdaniem, być również przygotowany na daleko idące kompromisy. A więc z jednej strony, moim zdaniem, taki nie da się podnieść tego mostu, biorąc pod uwagę parametry nachyleń, zachowując na przykład w takiej formie, w jakiej jest przejazd do Lochu. To jest nierealne, bo odcinek jest za krótki, na tak krótkim odcinku nie da się po prostu wspinać pociąg. Ale tam tunel już by był. I tam właśnie chciałem powiedzieć, akurat biorąc pod uwagę, że tam to jest jeden z najwyższych fragmentów, gdzie mamy ten najwyższy nasyp w gruncie rzeczy. Tam akurat nawet nie mocno wchodząc poniżej poziomu ulicy Świętego Brunona, tam można zrobić przejazd, który będzie gwarantował przede wszystkim, a musi gwarantować komunikację dla użytkowników tego ośrodka, aczkolwiek są tam zagrożenia, bo użytkownikami tego ośrodka są między innymi żeglarze, a żeglarze to jest również czasami potrzeba wjechania lawetą, a na tej lawecie jacht i to też znowu nie będzie na pewno przejazd typu 2,40 wysokości, bo może i tam 4 metry szerokości to by stykło, ale na pewno na wysokości to się nie da zrobić tego nad parametrami mieszkania, że tak powiedzmy. No ale można by było się zastanowić, na ile tutaj od strony technicznej i ekonomicznej jakby wyglądały ewentualnie koszty, bo trzeba coś zaproponować. Może trzeba również zaproponować dołożenie się do tej estakady, bo tak naprawdę co nam pozostaje innego? Możemy z uporem maniaka odmawiać wykonania decyzji. Pytanie, jakimi narzędziami, kiedy kolej zechce nas przymusić do wywiązania się z zobowiązania, które przyjęliśmy na siebie, decydując się na budowę kładki. Podkreślam to, przyjęliśmy na siebie, bo gdybym miał świadomość czegoś takiego, handlu, to za to, na pewno gdybym miał sposobność, to bym głosował przeciwko budowie kładki, jeżeli miałbym stracić przejście na wyzwolenia. Taka jest moja po prostu prywatna opinia. I to nie jest kwestia oceny sensu kładki, tylko rachunku, co za co. Bo paradoksalnie kolej zawsze była czynnikiem, który przynosił życie. To była zawsze nowa jakość. Miasta się rozwijały, a my w tym momencie stajemy przed jakimś pełnym paradoksem, kiedy to nagle się okazuje, że ta droga życia dla nas może być bezwzględną katastrofą. Jeżeli chodzi o dalszy rozwój miasta, zwłaszcza w kontekście turystycznym i wykorzystania nabrzeża. I tutaj no, taki czysty upór tylko, nie bo nie, to jest bieg na krótki dystans i nie wiem, czy uda nam się to zakończyć powodzeniem. Natomiast by trzeba było przygotowywać alternatywy, a więc jeżeli chodzi o rozwiązanie innych przejść, a więc LOK,
ewentualne partycypowanie w modernizacji estakady, czy w budowie estakady, biorąc pod uwagę nacisk na konieczność modernizacji mostu i jego podniesienia. Więc tutaj musimy mieć jakiś szeroki front pomysłów, alternatyw, a jednocześnie myślę, że nie tylko posłowie. No bo posłowie oczywiście teraz jest moment, kiedy będą chcieli się zapewne wykazać, bo zaraz wybory. Więc tutaj z jednej strony, no z tego choćby powodu mam obawy, czy to przyniesie jakikolwiek zamierzony efekt. Bardziej próbowałbym szukać no jednak dróg, jeżeli nie z urzędnikami z tych komórek, które odpowiadają, no to przepraszam, no może trochę próbować wyżej i w tym momencie no, poruszyć tą kwestię no właśnie interesów wyższej rangi. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o rozwiązanie problemu modernizacji i zapisów dotyczących tam technicznych kwestii, likwidujemy, nie likwidujemy. No musimy podjąć dyskusję z kimś, kto będzie otwarty na argumenty, że mówimy o perspektywie i szansach rozwoju miasta jako całości, a nie tylko infrastruktury kolejowej. To jeszcze musi być ktoś, kto nie jest filozofem, który powie, dobrze dumacie, ale musi mieć przełożenie na spółkę, no bo z drugiej strony mówimy o spółce, no tutaj właścicielem jest Skarb Państwa, więc tutaj myślę, te przełożenie ministerialno, że tak jest, ministerialne na spółkę wydaje się być bardziej zasadne, co nie wyklucza oczywiście sensu podjęcia czy zapoznania z problemem również posłów z naszego okręgu, ale tutaj gdzieś trzeba pokazać tą szerszą perspektywę. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o kolej, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o konkretne te czy tamto przejście, tu chodzi o perspektywę rozwoju miasta. Pytanie, z kim na taki dialog można się zapisać. Dziękuję. Pan radny Górski. Znaczy ja nie będę się wychodził w ogóle, bo nie ma sensu, bo Robert powiedział całość w ogóle, tutaj z burmistrzem. Ja bym tylko parę zdań takich na temat polityczny. Nie? Jest okazja wykorzystać wybory parlamentarne do tego, bo od tego są nasi posłowie, od tego jest to ich, w ich rękach ta władza. Rząd i osoby rządzące ministerialne są w rękach naszych posłów i od nich należy wymagać tego, żeby zrobili dla społeczeństwa, a nie społeczeństwo dla nich. Oni są od tego, żeby wykonać to, co my chcemy, to, co powiedziałeś na koniec. My mamy wizję Giżycka taką, a nie inną. I mają dopasować się do wizji Giżycka, do mieszkańców Giżycka i do potrzeb połączenia jeziora z centrum miasta Giżycka. Jeżeli nie, to znaczy, że posłowie nie rozumieją tego, co trzeba i rząd nie rozumie tego, co trzeba. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Słuchajcie, możemy sobie tutaj dużo rzeczy opowiadać i różne przypuszczenia, domysły snuć i różne postulaty wysuwać. Myślę, że powinniśmy się skupić nad skutecznością naszych działań. Obaj panowie i Robert i Bogdan mają rację, tylko że te nasze racje muszą się przełożyć na skuteczność działań i rozwiązań, które będziemy w stanie uzyskać. Myślę, że nagłośnienie problemu i pokazanie tego w skali na przykład parlamentu, że małe miasteczko domaga się poszanowania interesów mieszkańców wobec molocha, jakim jest kolej i prosimy o wsparcie parlamentarzystów, że to jest żywotny interes naszego miasta, bo miasto, które nie ma przemysłu, nie ma żadnej infrastruktury industrialnej, żeby ta kolej tutaj miała sens istnienia i wywożenia stąd jakichś towarów, nie wiem czego. Ta kolej jest potrzebna w Giżycku tylko po to, żeby dowieźć zaopatrzenie do sklepów, które teraz jest dowożone wielkimi ciężarówkami i przywieźć ludzi, którzy tu zechcą odpoczywać, którzy tu chcą pobyć trochę i zostawić trochę kasy w naszym mieście. I tylko i wyłącznie do tego sprowadza się rola kolei. Więc my nie możemy patrzeć na to z punktu widzenia interesów takiego molocha jak kolej, tylko trzeba patrzeć na to z punktu widzenia interesów naszego miasta i poszukiwać rozwiązań, które będą skuteczne. A każde działania, które podejmiemy, żeby rozwiązać problem,
nie wiem, nawet pomyślałem o tym, żeby zatrudnić lobbystę, który po prostu by tam chodził po tych różnych ministerstwach i w parlamencie i w naszym imieniu pukał do każdego posła i mówił, słuchaj, chodź weź, przyjedź do Giżycka, zobacz jak ta kolej blokuje rozwój miasta. No, każde rozwiązanie, które... Dobrze, które prowadzi do celu, panie Andrzeju. No nie, właśnie, no, ja mówię, że postarajmy się poszukać rozwiązań, a takim pierwszym krokiem byłoby na przykład zaproszenie paru posłów z naszego... A konkretny wniosek, może... Mój wniosek jest taki, absolutnie za tym, co panowie... Żebyśmy zorganizowali spotkanie z posłami. Czyli ja proponuję... czyli ja czuję się zobowiązany zaprosić naszych posłów na przyszłe posiedzenie komisji rewizyjnej. Super pomysł. Na przyszłe posiedzenie komisji rewizyjnej, kiedy już będziemy zapoznani z tym całym materiałem. No, zaprosimy też ponownie pana Kiczyńskiego, bo on jest też bardzo zainteresowany. No, przyszły może poseł. I na tym skończymy. Dobrze? Okay. Dyskusję. Jeżeli mogę, jeszcze póki pan przewodniczący zakończy definitywnie, bo chciałem właśnie zaproponować, że może byśmy, znaczy jeżeli państwo radni tak uważacie, połączyli siły w walce, bo to jest ostatni moment, tak? W tej chwili, żeby wywalczyć tę... Jestem otwarty, panie burmistrzu. Chciałem właśnie zaproponować, ale tutaj wcześniej pan przewodniczący uprzedził, bo chciałem być o wspólnym posiedzeniu, ale skoro to pomyśl posiedzenie komisji rewizyjnej, ja myślę, że to jest jak najbardziej trafione, bo to w końcu jest temat tego. Tak, tak. Oby tylko w kalendarzu nie wyszło jakieś posiedzenie Sejmu w tym czasie, trzeba by było sprawdzić, żeby nie nałożyło tak, się. Tak. Można też pana senatora Konopkę do tego doprosić. Pan senator Konopka jest ze mną w stałym kontakcie telefonicznym, bardzo zainteresowany naszymi sprawami, więc na pewno przybędzie, albo przynajmniej mam nadzieję, że przybędzie. Zresztą chyba ślad tam jest też w tym, tak? Pan senator zna sprawę, bo tam interweniował. Guszczyński właśnie interpelację i bo ja dostrzegam pewien paradoks w tym wszystkim, oprócz tego, co mówił radny Kępa, że kolej była zawsze takim motorem postępu, to ja dostrzegam pewien paradoks. Różne programy unijne, które były realizowane, czy w ogóle nastawienie tutaj na wzrost miejsc pracy, tyle energii poświęcamy temu, różnych środków, tak, żeby podnieść atrakcyjność gospodarczą miasta, podnieść walory turystyczne. A tu dostajemy, że tak powiem, taki hamulec. Czy to jest logiczne, żeby marnować w sumie energię, pieniądze? Hasło, które są poszane wszędzie wobec, że... Bo to nam trochę jednak, co dużo nie mówić, ogranicza nasze możliwości. Zamiast nam otwierać szanse, to nam te szanse redukuje. Jeżeli mamy duży projekt wraz z RZGW przebudowy nabrzeży, który mamy wejść instytucji rządowej, to przebudowa nabrzeży musi być ściśle związana z jakąś logiką. No to ta przebudowa nabrzeży do czemuś ma służyć. Czyli przebudowa kanałów, nawet naszego nabrzeża tutaj portowego, a jednocześnie budujemy kolejną barierę dostępu do przebudowanych nabrzeży. Dlatego ta logika przedstawiona parlamentarzystom w tym okresie, ja nie chciałem tego mówić, ale w tym okresie końca kadencji może być tutaj ostatnią naszą szansą. Tak, bo już tutaj pani architekt mi pokazywała harmonogram, to jest październik chyba, tak? A co pani? 25-11 jest właściwie już opracowanie tak. PFU. Czyli to się wiąże z tym, że w tej chwili w czerwcu przedstawiają, mówię o tej instytucji, która się zajmuje projektem elektryfikacji i wszelkimi wariantami. W tej chwili 25 czerwca mają analizy techniczne wszystkich wariantów, czyli już rozpracowali warianty, mimo tego, że nie dostaliśmy jeszcze żadnej odpowiedzi, bo byłby to element jakiś wariantowy. Później analiza środowiskowa i już w lipcu, 5 lipca analiza kosztów i korzyści, podsumowanie fazy drugiej, a później już opracowanie dokumentacji IPF-u. Lipca. Sierpnia, przepraszam, 5 sierpnia. Kiedy jakby już zamykają ten etap wszelkich analiz i wariantów. Tak, to mamy czas. Przepraszam, jeszcze powiem, bo kolej zwróciła się do nas jeszcze z opinią, na które przejście mamy, na które się zgodzimy na zamknięcie, prawda? Pamiętam. I też nie dostaliśmy. My im zaznaczyliśmy, że na żadne się nie zgadzamy, bo tam była taka tabela, na które przejście na żadne się nie zgadzamy. Też nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Które chcemy utrzymać oczywiście łącznie z tym. Proszę państwa, żeby zamknąć dyskusję w sprawie, bo wszyscy jesteśmy zgodni. Ja proponuję taki harmonogram działań. Jest w najbliższym czasie, to znaczy w ciągu 2-3 dni z panem burmistrzem skontaktuję. I już szanowni członkowie komisji rewizyjnej będziemy tu z panem burmistrzem współpracować w tej mierze.
i już indywidualnie ewentualnie będziemy ustalać, bo rzecz jest ważna dla miasta, to nie podlega żadnym uzasadnieniom. I będziemy ustalać posiedzenie, jeśli by takie posiedzenie wypadło, powiedzmy w pierwszym tygodniu lipca, to przepraszam, że jest to... Dobra pogoda, ale doprowadźmy do tego, dopnijmy szczegóły z panem burmistrzem i państwa powiadomię, kiedy ewentualnie. I oczywiście będę w całym kontakcie z członkami komisji rewizyjnej w tej sprawie. Znaczy, pozostaje jeszcze sięgnięcie po narzędzia stosowane przy choćby kontekście rozbudy. Ja nie mówię, że zaczniemy się przywiązywać zaraz do mostu. No ale 4 chyba lipca mamy telewizję w Giżycku, więc jakby przypadkiem ktoś zorganizował pikietę w obronie przejścia na wyzwolenie. Tak, by tam 25 czerwiec czy 4 czerwiec? Ale inaczej, dostaliśmy na początku roku, to może nie jest sztywny, tak? Bogdan, ale elektryfikacja linii Korsze Ełk jest projektowana od 50 lat. Proszę Państwa, ale podjęliśmy... Proszę Państwa, więc uważam temat za zamknięty, będziemy na tę chwilę oczywiście, będziemy temat dalej kontynuować w zależności od tego, co nam się uda wspólnie z panem burmistrzem wypracować. Tak? Jeszcze taką propozycję, żeby zaprosić trochę więcej radnych na to spotkanie. Znaczy mówię o całym... Nie, na razie spróbujmy, dla nas kluczowi to są parlamentarzyści, a radni są, że tak powiem, pod ręką. Możemy zaprosić na posiedzenie i... Otwarte jest posiedzenie. Możemy zaprosić też i okoliczne samorządy, jeśli będą mieli ochotę przyjść, zobaczyć, czy też są tym zainteresowane. Na Facebooku można było konto otworzyć nie zamknięciu przejścia na wyzwolenie. No, potrzebujemy tego rozgłosu, to jest poza dyskusją. Tak. Na razie, zwróćcie Państwo uwagę, przez lata tak naprawdę bez mała nie było świadomości i wiedzy na temat powiązania budowy kładki z obligatoryjną likwidacją przejścia na wyzwolenie. Teraz to już jest, no tak, przechodzimy nad tym do porządku dziennego, tak jest, pogodziliśmy się z faktem takiego zapisu, nie z jego konsekwencjami, ale z faktem. Teraz debatujemy o tym, jak ratować dostęp miasta do jeziora, ale w takim gronie, w jakim jesteśmy. No dobrze, mówimy o tym również na forum Rady, ale potrzebujemy tak naprawdę, aby ten temat, ten problem stał się nie tylko wyłącznie problemem naszym, nie tylko problemem mieszkańców, ale on musi wypłynąć na zewnątrz. No media różne, tradycyjne, nowoczesne są również patentem na to i trzeba sięgać po wszystko. Niech ruszy Facebook, korzystajmy, jak są telewizje, media różne, no to przepraszam, ale do programu ich pobytu musimy wrzucać ten wątek, że jest fajnie, ale są zagrożenia. A jakie zagrożenia? A no właśnie takie, że kolej chce nas odciąć od jeziora. Trzeba mówić prosto tekst. To jest główne założenie. Wizja Giżycka i odcięcie Giżycka od nabrzeża. Chciałem sam powiedzieć. A wykorzystać Gabryska w kampanii wyborczej.